zagraliście dzisiaj w pewnym sensie mecz na takim musiku, bo wiedzieliście, że jeżeli dzisiaj przegracie, no to już będzie bardzo trudno o tę górną ósemkę. Udało się wygrać, więc na pewno morale wzrosły. Znaczy no tak, no na pewno przed tym meczem była bardzo duża mobilizacja, no po prostu nie wyobrażaliśmy sobie, że nie wyjdziemy i nie wygramy tego meczu, nie zdobędziemy 3 punktów. Strzeliśmy na początku szybko bramkę, fajnie się to nas ułożyło, zaraz od razu dostaliśmy bramkę na 1-1. Myślę, że ta pierwsza połowa nie wyglądała tak dobrze jak druga. W szatni powiedzieliśmy sobie kilka słów, powiedzieliśmy, że jutro już będzie po meczu, nie będziemy mogli nic z tym zrobić i że po prostu musimy zrobić wszystko, żeby zgarnąć 3 punkty i wyszliśmy i był efekt. Efekt był w postaci takiej, że w 10 minut strzeliliście 3 bramki. Co było kluczowe, myślisz, dlatego, żebyście zdobyli tak wiele trafień w przeciągu tak krótkiego czasu? Znaczy, no myślę, że właśnie też patrząc na ten mecz z Lechem, że mieliśmy taką determinację w dążeniu do celu, cały czas chcieliśmy. Nawet jeżeli momentami nie wychodziło, to nie było tak, że ktoś zwieszał głowę, po prostu cały czas dążyliśmy do tego, żeby strzelić gola i no dzisiaj się udało. Jeszcze chciałem Cię zapytać o Twoją pozycję dzisiaj na boisku. Zagrałeś na 10, byłeś też testowany już na skrzydle. Jak się czułeś za plecami napastnika? Znaczy, to nie była dla mnie nowa pozycja. W drugim zespole często występowałem na tej pozycji. Zanim przychodziłem do Pogoni, to też występowałem na tej pozycji i czuję się tam dobrze i dzisiaj myślę, że to było widać. Miałeś dzisiaj świetną okazję do strzelenia bramki. No niewiele tam zabrakło. Chyba trochę żałujesz, co? Że piłka jednak nie przekroczyła linii bramkowej. No tak, no to sobie żartowaliśmy z chłopakami, że ta moja lewa noga jest do tramwaju, tak jakby, ale... No najwidoczniej dzisiaj nie było mi pisane strzelić gola, ale no... Chciałbym w następnym meczu już strzelić tą bramkę i po prostu przełamać. Wygląda na to, że jesteś w niesamowitym gazie. Zagrałeś bardzo fajnie w reprezentacji. Tutaj kolejny mecz naprawdę pokazujesz, że jak to mówi klasyk, nie brakuje Ci luzu. Możemy się spodziewać, że niedługo Marcin Liskowski zacznie strzelać bramki? Znaczy, mam taką nadzieję. No, teraz łapię sobie minuty, tak jakby można powiedzieć, że łapię ten luz, że czuję się coraz pewniej na boisku, że chcę po prostu grać, w każdym meczu chcę brać odpowiedzialność na siebie, nie boję się tego i oby tak dalej. Powiedz, bo tak naprawdę ostatnio najlepszymi zawodnikami Pogoni, przynajmniej według mnie, jest Marcin Liskowski i Dawid Kort. Fajnie Ci się współpracuje z Dawidem, bo to się taki fajny duecik szczecińskich zawodników tutaj nam tworzy. Zaczynam tak, no z Dawidem bardzo dobrze się dogadujemy na boisku, jak i poza nim. Zazwyczaj przed meczami jesteśmy razem w pokoju, dużo rzeczy robimy razem i myślę, że jeżeli będziemy dostawać więcej szans razem, to będzie tak fajnie wyglądać. Uciekała Wam ta grupa mistrzowska, ale po tym meczu tak naprawdę jeszcze wszystko jest otwarte. Czujecie, że możecie jeszcze się załapać na ten pociąg? Znaczy myślę, że wszystko jest możliwe, że fajnie, że dzisiaj zdobyliśmy 3 punkty, że zbliżyliśmy się do tej grupy mistrzowskiej i po prostu jedziemy, musimy jutro już zapomnieć o tym meczu, fajnie wygraliśmy, ale musimy już myśleć o kolejnym meczu, żeby jechać tam i po prostu też zgarnąć 3 punkty.